Uwaga, zanim zaczniesz oglądać ten film, pamiętaj, aby nasmarować swoje uszy maścią wulgarności oraz wziąć ten film z dystansem. Koty potrafią być wredne, a dąbrowscy są spoko. Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony Karolek 95. Dlaczego w rękawiczkach? Już wam wszystko wyjaśniam. Dlaczego w rękawiczkach? Ponieważ jest to gra, symulator kota. Wulgarnego kota. No przepraszałem przed odcinkiem. Ja wam pokażę, jak zachowuje się naprawdę kot, także jeżeli macie słabe serca, nie lubicie przekleństw, to od razu wam powiem, żebyście tego odcinka nie oglądali, ponieważ koty bardzo dużo przeklinają. Teraz uwaga, ja obiecałem, ja nie jestem sobą w tym odcinku, ja jestem zwykłym kotem, który tak naprawdę... ale była impreza wczoraj, mam 2 minuty, chuj ty wypierdalasz, no ty mi tu nie pasujesz, kurwa, ty też nie. Dobra, poduszki, na poduszkach, kurwa, bym sobie poleżał, może sobie na niej poleżę w sumie, albo, ale chujowa jesteś, powiedz mi to, spierdalaj mi, że nie będę się, kurwa, sam patyczkował, ty lambadziaro jedna, ty też wyjazd mi stąd, oczywiście to jest kot na kasu. Dobra, co ja tu mogę jeszcze rozpierdolić ciekawego, może wejdźmy tutaj, o, ta doniczka, ni chuja nie będziesz stała na moim stole. Pip. Zapomnij o tym, ni chuja powiedziałem, nie ma takiej opcji, okej. Pilot. Do telewizora. Jakby go włączyć? Ale ma chujowe kontury. Wypierdalaj, co ty też, kurwa, pałeczko jakaś, nie, co to w ogóle? Co to za latarka? Co, czemu ja nie mogę jej jebnąć? O, mogłem ją jebnąć? Dobra, to już leż sobie na łóżku, ja pójdę dalej. Teraz to i wypierdalasz ty, wypierdalasz ty. Ty zostajesz, ty talerz zostajesz. Pip. Ale reszta wypierdala mi sobie, powiedziałem, ja nie będę się denerwował po imprezie, wszyscy psujecie mój nastrój super humanistyczno-gospodarczy. Wszyscy? Czy wyraziłem się dość jasno? Mam jeszcze minutę. Teraz góra. Góra, kurwa, ja coś straciłem ostatnio w prawe w skakaniu do chuja. Okej, te książki, fioletowe, pedalskie książki nie będą mi na półkach stały do chuja. Co ja mówiłem, co ja? Kurwa, a ty widzisz, że co, że jesteś trójkątem, masz większe prawo, wypierdolaj z moich półek, powiedział. Okej. Kurwa, z góry zrzuciłem na dół, spadły, nie, a chuja, powiedziałem, na podłogę, gleba, na ziemię i lizać mi buty tam na dole, nie mam butów, nieważne, bo jestem kotem, ale to tyle. Talerz, obiecałem ci, że cię nie zrzucę. Sorry. Wypierdalać powiedziałem, wyjazd mi, pip. Też wychodzisz, okej, mam 20 sekund, telewizor, telewizor, jak go kurwa zrzucę, jak ja go zrzucę, tylko kurwa, jak ja mam tam doskoczyć, jak ja teraz mam tam doskoczyć, powiedzcie mi, o, mogę biegać na szybcie, wyjazd, telewizor, jeszcze gry Nintendo, jak chuj przyjdzie, pan mój powie, kurwa, grałeś w gry, kot grał w gry, no pojebany jaki, no i tyle w sumie. Moi drodzy, wersja kota pierwsza, kot bardzo zdenerwowany, a teraz będzie kot totalny totalny rozpierdziel, tak jak mówiłem, ja jestem tylko w tej grze kotem, zapraszam was na podejście drugie. Mój pan wyszedł, ale będę tutaj rozwalał wszystko po duchy, wyjazd mi stąd, wyjazd! A jak przyjdzie? A jak przyjdzie i się będzie gniewał? Wyjebane mam w to, wyjebane, dawaj ściągamy! Pip. Poduszki, ja wszystkie was w cycuszki rąbać chcę! Okej, okay, góra! Telewizor, najpierw załatwij mu telewizor, przebiegnij mi gry komputerowe, nigdy więcej w nie nie zagrasz, gnoju! Wpadłem pod stół. Nieważne, jestem szalony kot, okej, teraz telewizor, ale go podbiłem, To jest taktyka, to jest trening, powiem wam, trening czyni mistrza. No ja miałem zebrać 100 tysięcy punktów. Ej, ale tą grę lubię. A te roboty? Wypierdolę, nic to nie ma! Pip. Nie ma, ja tu robię porządek, powiedziałem, Dobra, jedziemy dalej. Ale koty nie kaszlą, nieważne. Na tym stole jeszcze nie byłem chyba. Kurwa, coś przewaliłem, nieważne, czekajcie, jak tu się wchodziło, ja tu nie byłem z pół roku. Okej. Okej, tak, dobra, ta doniczka, gdzie mi jest tu pomarańczowa, pedalska doniczka, haczyć właśnie w tej ścianie, pewnie. Dobra, przebiegnijmy się tu szybko, mam jeszcze minutę. Co ja mówiłem? Dawno tu nie byłem, jakieś pół roku. Kurwa, jebany stół. Czemu ten stół, o, jest, dobra, pałeczki. Słuchajcie, jadłem wami ostatni raz miesiąc temu, teraz nie jesteście mi już do niczego potrzebne. Okej, teraz stąd możemy zrzucać? No czemu nie? A spod spodu jakoś zahaczyć? Jestem kotem przecież, jak ja mam tu wskoczyć? No chuj, jak to wszystko jest, jestem małym gówniarzem, który może tylko porozpierdalać pokój, no co jest? Ja mówiłem, że koty nie kichają, koty nie bekają i nie pierdzą! Właśnie, to jest to, walmy ten telewizor do ryja. Dobra, jeszcze wskoczę na te półki, bo chyba, o nie, w dupę, kurde. Tak, jestem! Jedziemy, kolejne książki pedalskie, co jest? Ale combo breaker, chyba będzie 40 tysięcy punktów, oszaleliście? Tyle w życiu nauczy, nie wiem, może jeszcze zdobędę te 100 tysięcy, co? Może jeszcze, chyba nie zdążę, ale dobra, no i to jest tyle! Dzięki panie, że mi zaufałeś, zostawiłeś mi to mieszkanie samemu, mogłem ci rozpierdzielić całą chałupę 5 tysięcy punktów. Pip! Już wiecie, jakie są koty, czy warto je kupować, czy nie?
nie wiem, kupcie sobie kota. Kupując kota, pamiętajcie, że trzeba go karmić, prawda, Whiskasami, trzeba mu zmieniać rękawiczki, trzeba mu nalewać wody do wanny czasem, bo niektóre koty lubią się kąpać, ale na takie koty musicie uważać. Jak poznać, czy kot jest agresywny, czy kot jest spokojny? No przede wszystkim oglądać filmy Karolka. I moi drodzy, to tyle, mam nadzieję, że się podobało. Jak już mówiłem, wulgarny kot, nie bierzcie tego na serio, to jest tylko gra! To jest tylko gra, jak ten napój, jak ta kamera, jak Karol. Jestem tylko Karolem, zwykłym Karolem, zwykłym gościem, który mu pokazał wam, jak się zachowują koty, nieważne, żegnam się z wami serdecznym, mistrzowskim, no dzisiaj kotołokciem, no nie mam wyjścia, na razie mistrzcze, jak robią, miau! Jeżeli ten odcinek spodobał ci się, on się zostaw łapę w górę i a ja następnym razem bardziej bój się.